Witam Was w drugim odcinku na moim kanale. Jak zauważyliście, mam kamerzystę, więc mam wolne ręce. Dziś pod koniec odcinka będzie quiz, a więc oglądajcie do samego końca. Zajmiemy się dzisiaj takim projektem dla początkujących. Jak macie łódkę stykową, jakieś części potrzebne, nam będzie kondensator różnych wielkości, przełącznik, muszę gdzieś znaleźć dioda LED, gdzieś tu pewnie znajdę jakiś, rezystor. I kabelki. Źródła zasilania. Okej. Weźmy się do pracy. Zacznijmy od podpięcia rezystora. Od plusa, żeby było tak dość blisko. Tu powiedzmy. Teraz Teraz podpinamy kondensator. Ja tu wziąłem taki wielki, że na odcinku dobrze widać końcowe działanie. Dioda. Biegunowość. Dłuższa plus, krótsza minus. Tutaj trzeba podpiąć, nie wiem czy widać. No to tutaj. O, dokładnie za kondensatorem i rezystorem. Kondensator zasłania, więc o, tutaj jest dobrze. Tutaj mamy, jest wyjście od rezystora, od razu do kondensatora i z kondensatora do diody. Oj, coś mi upadło. Teraz bierzemy przełącznik, ja mam tutaj taki. Podpinamy nóżkę tu i do, muszę wycelować minusa. Teraz bierzemy kabelek, ja mam tutaj taki, od minusa z kondensatora podpinamy do minusa. Trochę to zaplątane, ale działa. Może się to zrobić jakoś inaczej. Mówię, pojemność rezystora jest zależna od Was. Pojemność rezystora jest zależna od Was. Ja wybrałam taki duży, bo chciałem dobrze to pokazać na filmie. Tutaj podpinamy na diodę i nie wiem czy widać, ale dioda troszeczkę impulsuje. O. Tutaj się w pewnym momencie pojawia rezystancja. Ok, jak mówiłem, będzie quiz. I jak mówiłem, nie ma nic do wygrania, jakby co. Jak mówiłem, to jest dla początkujących elektroników, naprawdę. To nie ma nic do wygrania, co oznacza ten symbol. A ten. Dla chętnych można też powiedzieć, co oznacza. Napiszcie w komentarzu. Co oznacza ten symbol i ten na mierniku prądu. Napiszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś pomysły, mówcie. Do zobaczenia. Pa, pa.